Nasze transmisje mszy w okresie świąt wielkanocnych cieszyły się ogromnym Państwa zainteresowaniem. Łączna liczba wyświetleń wszystkich mszy przez internet i drogą telewizji kablowych mogła osiągnąć nawet 100 tysięcy odsłon. Czwartkowa msza w katedrze sprawowana w intencji świętego Wojciecha stała się okazją do specjalnych podziękowań nie tylko dla pracowników naszej stacji, ale również dwóch księży, Łukasza i Tomasza, którzy w potrzebie chwili stanęli za kamerami, codziennie umożliwiając Państwu uczestnictwo w mszach świętych. Kiedy wspólnie chcieliśmy podziękować za ten wielki cud, bo to chyba wielki cud modlitwy, nikt z nas się nie spodziewał tego, że z tym miejscem duchowo łączy się tak wielka liczba wiernych, którzy na modlitwie razem z nami tutaj trwali. I myślę, i te liczby, ale też i to wszystko, co gdzieś wtedy nas tam łączyło, to jest wielki znak wiary. I za to też przede wszystkim Panu Bogu chcieliśmy podziękować, księdzu biskupowi, za te odważne też decyzje, także te, które później podejmowaliśmy, w jaki sposób ta liturgia ma wyglądać. No i za tych wszystkich, tak jak to ksiądz biskup wspomniał, którzy nam pomagali, by to docierało do tych, którzy tam w swoich domach trwali na modlitwie. Moi drodzy, Bóg zapłać wam. Bóg zapłać, myślę, że to nie jest ani koniec tego, tylko no, pokazanie jakiejś takiej tej nowej formy, że też można było no, w tych ponad 30 tysiącach domów zagościć. Ilu tam było przy tych odbiornikach? No da Bóg, że tego było dwa razy tyle, a może i trzy razy tyle. Niech będzie tyle, ile Pana Boga to też na Jego chwałę ucieszy. Moi drodzy, pozwólcie taki jeden malutki tutaj teraz jeszcze na koniec ludzki akcent. Tam też bardzo często, kiedy już no, sił brakowało też pracownikom telewizji, za kamerą stawał ksiądz Łukasz, dzisiaj też to czyni, no i ksiądz diakon, ksiądz Tomasz. Oni mieli taką ogromną, że tak powiem, no, prośbę i życzenie. Nawet się chyba teraz tego nie spodziewają, co to była za prośba. Oni tak ciągle mówili, co to trzeba zrobić, żeby mieć taką kurtkę, taki polar właśnie z Imperium. No nic nie trzeba. Trzeba po prostu no, powiedzieć, że chcielibyśmy coś takiego mieć. Ja tylko zapewnię, co dzisiaj powiedział pan prezes. Jesteście od tej chwili honorowymi członkami zespołu Imperium. Żadnego CV już nie trzeba pisać, bo o tym żeście też mówili. Gdybyście się pchali do zarządu, to tylko o jednym pamiętajcie, że trzeba o zgodę zapytać księdza biskupa. I już nic więcej. Ta trochę mniejsza jest dla księdza Tomasza, a ta troszkę większa jest dla księdza Łukasza. Przepraszam, że coś takiego, ale no oni tak cały czas po cichu mówili, a ja mówię, no czemu nie można spełnić takiego życzenia, że tacy duzi chłopcy też jeszcze o czymś marzą. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, no i wam też, księdzu biskupowi, że nam za to wszystko po prostu pozwala. Bóg zapłać.